ścinać z dystansu, czyli technika wygląda tak. Proszę się. Okej, ja to zrobię. Hop, tu. I tam próbuję podciąć. To czasem robi się, jeśli ja widzę to podcięcie, to często jest tak, że spójrzcie, jeśli ktoś jest w tym kiepski, no poczekaj, ja pokażę, jak to jest źle robić. To robi tak, żeby zachować równowagę, czyli głowa idzie razem z nogą do przodu, a to powinno być tak jak kopnięcie w piłkę, że głowa jest daleko, więc jest wysoko, tu, ok? Ja wkładam biodro w ruch i podcinam go. Jeśli on pochyla się za bardzo do przodu, tak, to jest trochę łatwiej. Jeśli tego nie zrobi, to jest trochę trudniej. Co się robi? Podcina. Wchodzi się w ten ruch po prostu i się wyprzedza. Albo, jeśli jest trochę lepszy w tym, hop, mocno trzeba obciążyć tą nogę, zaryzykować. Na zasadzie tak 75% ciężaru ciała przejść na 90, nie? Więc tak, on zaczyna przejąć to na twardo tu i wpakować mu cios. Podobnie wymiany są w karate niepunktowym, jeśli ja idę z low kickiem i on nie zdążył zablokować tego low kicka, zczekować, ani uniknąć, no to coś sensownego, co mu pozostaje, to obciążyć tą nogę bardziej, zagryźć zęby i nie walnąć, nie? Ok? Albo w głowę, albo w korpus. I tak to wygląda. Jak to jest kyokushin, to musi być w korpus, ale mniejsza o to. I mniej więcej tak się rozprawiamy z podcięciami. No i tyle. Jest to najszybszy rodzaj reakcji. Tak jak mówiłem, warto, żebyście to robili tylko z technikami, których jesteście absolutnie pewni. Nie jest to dla ludzi, którzy się specjalnie wahają w trakcie podjętych już decyzji. Więc trzeba mieć charakter też do tego i nie bać się i akceptować ryzyko. I trzecia rzecz, jeśli już jesteście bardziej wytrawnymi fighterami, dobrać dobrze techniki wyprzedzeń do technik ataku przeciwnika, żeby zoptymalizować swoje osiągi. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję.